Słuchajcie, ja tam zadałem na YouTubie takie pytanie w formie posta, żeby kto chce, tak, wziąć udział w najnowszym filmie dotyczący rozmowy z Bogiem, żeby napisał po prostu to, co go denerwuje. I napisałem to tak czysto bez oczekiwań, ponieważ chciałem zebrać listę takich negatywnych uczuć, uprzedzeń, może myśli, może przekonań, jakie kłębią się w ludziach, w ich głowach, i pokazać to w takiej zabawnej formie, może trochę uwidocznienia tego, co ja również czuję, co czasami zdarza mi się ukryć, i wydobyć to po prostu na powierzchnię. Wiecie? Ja zacząłem YouTube'a 5 lat temu z taką intencją, że chcę zrobić coś ze sobą i ze swoim życiem i chcę zmienić świat. Nie będę ukrywać. Jestem idealistą, ekstrawertykiem. W cokolwiek w życiu bym się nie wziął, z łatwością się w to wkręcam. Stawiam sobie bardzo wysokie, ambitne cele. Bardzo szybko je osiągam. Robię to przez całe moje życie. Mogę powiedzieć, że to jest moje uwarunkowanie, którego nie chcę się pozbywać, bo taka jest moja natura, taki jest mój charakter. Taką mam osobowość. Kocham ludzi, kocham życie, kocham świat. Czasami jak mam jakieś trudne doświadczenia, które mnie bolą, tak? Bo przykładowo piszę książkę i napisałem ją już z 2 lata temu, ale zdaję sobie sprawę, że zbyt wiele rzeczy uprościłem, że nie wiem tak naprawdę wszystkiego i muszę się dowiedzieć więcej, muszę się więcej nauczyć, doczytać, nabrać większej pokory. I okazało się, że ta droga do napisania jej jest dużo trudniejsza. Mogę powiedzieć, że sam sobie ją utrudniłem z powodu mojego perfekcjonizmu, ale stwierdziłem, że jak mam wydać byle co i namieszać ludziom w głowach, to wolę spędzić ten czas na przemyślenia, na samoedukację, żeby napisać lepszą książkę. I tak samo jest z YouTube'em. Mogłem wstrzymywać się z każdym jednym filmem, z każdym jednym nagraniem, aż będę doskonały, ale stwierdziłem, będę dzielił się na bieżąco tym, co myślę, tym, jaki jestem, tym, co wiem. Może uda mi się przy okazji rozwiązać czyjś problem. Może uda mi się, nie wiem, zbudować mały, kreatywny biznes z boku, który umożliwia mi jakąś formę wsparcia. Zresztą ja tych rzeczy nie ukrywam. Mówię to, co myślę i to, co czuję, bo mam tak w swoim życiu, że jak zaczynam coś ukrywać, to się we mnie kisi i mnie to męczy. I zabiera mi to energię. I wolę to wziąć i powiedzieć. I wtedy to ze mnie schodzi, ja się czuję lepiej. I stosuję to zarówno przed kamerą, jak i w relacjach z ludźmi. Nie we wszystkich relacjach, bo niektóre relacje z ludźmi są po prostu trudne. I wiadomo, wiecie zresztą, jak jest, to będę wam ukrywał. Ale tak jest. Podobnie, jeżeli chodzi na przykład o, nie wiem, mój związek z Asią, tak? Nie chodzę, nie biegam z kamerą, nie nagrywam tego, jak nasz związek jest cudowny. Ponieważ chcę to zachować dla siebie. Czy na przykład, jeżeli chodzi o tematy duchowe, nie robię z siebie guru, mimo że powiedzmy te wykłady na niebieskim tle, tak, które kiedyś nagrywałem, były trochę inspirowane nagraniami Leo Sacralize.org, a on ma taki trochę, no taki styl ma, tak mogę powiedzieć, że tak stawia się dosyć wysoko, powiedzmy. Zresztą ja zauważyłem, że wielu nauczycieli duchowych się stawia tak wysoko i buduje to troszeczkę. Troszeczkę mam takie wrażenie w innych kompleks niższości i potem inni, żeby uciec od tego przyznania się do popełnionych błędów czy do słabości, też stawiam się bardzo wysoko i mam takie wrażenie, że bardzo często w tych środowiskach duchowych ludzie ze sobą konkurują, ludzie ze sobą walczą o to, kto wie lepiej, kto jest wyżej, kto ma wyższy poziom świadomości, kto jest bardziej oświecony. Wiecie, ja się wielokrotnie na tym złapałem. Bo to też jest kwestia tego, że przecież nie będę się tutaj wam wyżalał w każdym jednym filmie, bo tak naprawdę was to nie obchodzi. I ja wiem o tym, bo ja wiem, jaki jest YouTube. Dlatego przy nagraniach raczej człowiek skupia się na tym, żeby przedstawić atrakcyjną treść, albo kogoś czymś zaciekawić, tak? Albo wywołać jakąś emocję, jakieś uczucie, żeby utrzymać tą uwagę. I taki jest YouTube, tacy są ludzie. To nie jest kwestia algorytmu, po prostu taka jest kwestia naszej natury.
Jesteśmy samolubni i chcemy mieć korzyść z tego, co oglądamy, tak? Chcemy mieć korzyść z duchowości, mimo że kończy się głębokim rozczarowaniem. Chcemy mieć korzyści z osiągania celów, chcemy mieć korzyści z pasji, z związków, z relacji. Ze wszystkiego chcemy mieć korzyści, więc kierujemy się zasadą przyjemności i uciekania od bólu, czy nam się to podoba, czy nie. I dlaczego nagrywam to wideo? Nagrywam to, bo w pewnym momencie troszeczkę poczułem, że zapętliłem się sam w sobie, ale nie chcę tutaj, żebyście myśleli, że coś ze mną jest nie tak, tak? Czy w ogóle mam jakiś problem ze sobą. Nie, ja nie mam problemu ze sobą, jest wszystko okej. Tylko chodzi mi o to, że wrzuciłem i zrobiłem taką ilość filmów na YouTube, że teraz ciężko jest mi powiedzieć cokolwiek, co w jakiś sposób nie zaprzeczy temu, co mówiłem wcześniej. Rozumiecie? Albo ciężko jest mi przedstawić tutaj coś nowego, co troszeczkę nie będzie sprzeczne z tym, co robiłem wcześniej. Czyli zderzam się z takim poczuciem, że muszę zacząć rzeczy robić na nowo, definiować na nowo, robić taki porządek trochę intelektualny w swoich naukach, jeżeli mogę to tak nazwać, czy swoich przekazach, czy w ogóle starając się pokazać innym ludziom jakąkolwiek ścieżkę, tak? Dzieląc się swoim własnym życiem, to jest moja ścieżka, to jest ścieżka, którą ja wam przedstawiam, tak? Żeby nie było, że to jest jakaś jedyna istniejąca droga, nie? Dróg jest cała masa, każdy z was ma swoją własną drogę. Róbcie jak chcecie, róbcie jak uważacie, róbcie co czujecie. I tyle, tak? I tyle. Musicie mieć jeszcze na uwadze, że w duchowości powstaje taki cień. Jest to cień wywołany tym, że są ludzie, którzy uzyskują bardzo wysoki stan świadomości, który jest dosyć przyjemny, jest utożsamiany z stanem niedualnym, miłości, jedności, jak zwał, tak zwał. Tych sposobów interpretacji tych niedualnych stanów jest cała masa, między innymi jest kundalini yoga, tak, jest buddyzm, czyli są też różne ścieżki takie duchowo-religijne, które budują filozofię wokół tych stanów. Ale bardzo często te stany nie trwają wiecznie i człowiek schodzi do takiego normalnego życia, do tak zwanego dualizmu, czyli do używania swojego własnego umysłu. No ale w tym świecie dualnym, no wiadomo, jest ból, jest przyjemność, jest dualizm, coś jest dobre, coś jest złe. No i ludzie budują sobie obraz tej niedualności, schodzą troszeczkę niżej i zaczynają dążyć ku przyjemności i negują tą negatywność. I wtedy buduje się tak zwany cień. I na czym polega cień? Cień polega na tym, że przesadnie kultywujemy wszystko, co pozytywne i odrzucamy wszystko, co negatywne, twierdząc, że to nie istnieje w naszym życiu, tak? Nie istnieje ból, nie istnieją problemy, nie istnieje cierpienie, nie istnieje ego. W ogóle ego to jest zło, także to jest z umysłu. Ja mówię tutaj troszeczkę takim zaawansowanym językiem dla osób, które już znają ten temat. Jeżeli ktoś nie zna tego tematu, to najwyżej zadajcie mi jakieś pytanie, jeżeli coś was zainteresuje. Postaram się jakoś tam odpowiedzieć, czy jakoś stworzyć może jakąś wartość później w tym sensie. No i wiecie, i przychodzi do takiego momentu, w którym buduje się taki autorytet, że nie wolno mówić negatywnych rzeczy i ludzie wręcz boją się kwestionować autorytety, krytykować czy oceniać i no ja się nie dziwię, tak? No bo początkowa idea duchowości była taka, że jesteśmy jednością, jesteśmy miłością i doświadczenia też to pokazują, więc po co oceniać, po co walczyć, po co krytykować, tak? Ale potem schodzimy na ziemię i widzimy, że są problemy, ludzie nie są doskonali, że nie jesteśmy tacy sami, każdy z nas ma inny charakter, każdy z nas ma inne podejście do życia i czasami jak kogoś nie ocenimy, czy nie skrytykujemy, czy nie powiemy, ej, to jest złe, to mi się nie podoba, to krzywdzi ludzi, to robi tamto, może tym się zainteresujmy, tak? Czyli jeżeli nie zejdziemy do takiego dualnego myślenia, to wszyscy po prostu poodlatujemy, tak? Bo utwierdzimy się w przekonaniu, że jest tylko jedność i miłość i normalne, codzienne funkcjonowanie nie ma sensu, nie ma znaczenia, wszystko samo się wydarzy. Wiecie, ja tutaj jak mówię teraz te słowa, to ja wiem, że i ta perspektywa ma sens, i ta perspektywa ma sens, i życie duchowe ma sens, i życie ziemskie ma sens. To i to jest tak samo prawdziwe, w zależności od którego punktu widzenia patrzymy. Też uważam na to, żeby samemu nie komplikować tych rzeczy, a zdarza mi się to robić, szczególnie gdy dużo tworzę i też narzuciłem sobie taką presję, żeby dużo tworzyć, żeby się tego wszystkiego nauczyć, tak? Ale w tej chwili jestem na takim poziomie zrozumienia, że szczerze to wam przyznaję, że mam czasami takie wątpliwości, czy jest sens dalej robić projekt Find Yourself, czy ja tego potrzebuję, czy to jest dla mnie, dla was, dla kogo to jest i
wchodzę w taki stan, że jest mi to po prostu obojętne. Trochę obojętności, ale też takiej akceptacji, tak? To jakby ta przyziemna rzeczywistość łączyła się trochę z moim światem duchowym i ja już tak żyję na co dzień. Więc powiem wam szczerze, no może trochę to arogancko zabrzmi, ale w tematach duchowych trudno jest mnie pouczyć w czymkolwiek, czego już nie odkryłem, w tym sensie rozpoznania niedualnej jaźni czy przebudzenia kundalini. Ktoś może mi coś tam powiedzieć, napomknąć, zwrócić uwagę czy coś, ale dla mnie to już mnie nawet nie dotyka. Ja już mógłbym olać w ogóle życie codzienne i robić sobie co mi się podoba. Mówię, dla niektórych może to zabrzmieć arogancko, ale co ja na to poradzę? Też przecież nie wyprę się swojego świadomego, autentycznego doświadczenia tego, co czuję i kim jestem teraz. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że tak głęboko w swoich tam preferencjach tego, co mówi moje serce, to moje serce mówi, żebym pomagał innym ludziom rozwinąć siebie i przy okazji, żebym sam był sobą. Żebym nie kreował siebie na guru, bo to jest bez sensu. Bo i tak, czy ktoś uzyska z tego wartość, czy nie, to zależy od was. To od ciebie zależy, czy ty uważasz też słowa za wartościowe i czy one wnoszą coś do twojego życia. Dlatego wiecie, pomyślałem, że założę tą serię rozmowy z Bogiem, żeby trochę tak pomieszać, trochę też chciałem zrobić coś nowego, ale w sumie ostatnie komentarze uświadomiły mi, że w zasadzie to ja nie wiem, czy ja tego chcę i czy ja tego tak naprawdę potrzebuję. Może chodziło tylko o konfrontację z własnym cieniem, czyli z tą negatywną częścią siebie i przyznanie się do tego, że ona istnieje. Że mamy, ja mam ciemną stronę siebie, mam ją, mam w sobie. Jestem Damianem, mam ambicje, mam potrzebę niezależności, chcę mieć moc, chcę mieć wpływ na świat, chcę być ważny, chcę być kochany, chcę być wysłuchany. Czasami się boję, czasami nie jestem pewny siebie. I miewam wątpliwości, a czasami nawet całą masę wątpliwości. Szczególnie gdy dużo tworzę. Tak jakby kreatywność, czyli ta zdolność do tworzenia jednocześnie wpływała na mnie z tyłu mojej głowy, doprowadzając do takiego rozpadu tego, co stworzyłem, żeby stworzyć przestrzeń i umożliwić sobie tworzenie nowego. Wiecie, to jest takie ciągłe zapętlanie się, tworzenie i niszczenie, tworzenie i niszczenie. Kto kuma, ten kuma. Dobra, słuchajcie, nie chcę przedłużać. Jeżeli wyciągnęliście z tego wartościowe słowa dla siebie, to proszę, to dla was. Jeżeli nie, to nie. Możecie się zastanowić dlaczego, bo ja uważam, że to ma sens. Szczególnie jeżeli chodzi o aspekt duchowego cienia, o którym zresztą mówił Ken Wilber, tak? Bo to jest dalej ten sam postmodernistyczny narcyzm duchowości, w której utwierdzamy się w przekonaniu, że jesteśmy ponad tym wszystkim. Nie zwracając uwagi na integrację tego wszystkiego i na dojrzewanie w życiu codziennym. Ja robię taki krok od siebie, otwieram się, mówię autentycznie to, co czuję. Mam nadzieję, że w ten sposób was zainspiruję do tego, żebyście z odwagą, szczerze przyznali się do tego, kim jesteście i co czujecie. Z odwagą, bo do tego trzeba odwagi. Tam nadal jest niedojrzałe ego, które się boi, które jest zlęknione, które boi się pokazać prawdę o sobie, bo boi się, że po prostu zostanie odrzucone. I ja wiem, że ten cień w duchowości istnieje i chcę pokazać wam tutaj, że jest możliwe otwarcie siebie i nie ma się tak naprawdę czego bać. W sensie człowieczeństwa, tak? Bycia sobą, bycia człowiekiem po prostu. Ja mam na imię Damiano, dzięki, że jesteście. Trzymajcie się cieplutko. Kocham was i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, buźka.